Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze witam w kolejnym odcinku z Firenhanger 2 Termina. Moi drodzy, ja nie ukrywam, że nagrałem ten odcinek zaraz po nagraniu poprzedniego, więc na pewno komentarze się... czy nie dostosowałem się... Kurwa mać... Nie dostosowałem się do komentarzy, to z pewnością. A patrzcie, teraz za pierwszym razem wyszło, no. Noż ty chuju, Bobrze, zostaw mnie. Aha, dupa. Ja raz po genii. Umrę? Na szczęście nie. Dobra, no i tak, ostatnimi czasy chcieliśmy zobaczyć, co się stanie, jak to rozwalimy. Ja to zrobię. Kurde. Wraz opogieni. Jak nie będzie head, no to jesteśmy w dupie. No i nie jest head. To by było na tyle. Dziękuję, trzymajcie się, hej, hej. Nie no, żartuję. Po prostu cofnę. I szczerze powiedziawszy, mam nadzieję dzisiaj rozwiązać zagadkę tej miejscóweczki. Dobra. Zobaczymy, czy jest w ogóle warty ten miecz. Warty grzechu? Kurwa, no trochę warty. Gillian Greatsword. Rozumiem, że mogliśmy wybrać tylko jeden przedmiot. Ale tutaj się nic nie stało w sumie. Króliczki, wilczki, ojejku. Dobra, zostało to zamknięte na amen. Nie ustępuj niezależnie od tego, jak bardzo się starasz. A co tam jeszcze było? Mi na pewno brakuje tylko broni. Nie wiem właśnie. Próbujemy rozwalić drzwi, co wy na to? Zobaczymy, czy w ogóle to jest dobre. O, tutaj oni coś gadali, pamiętam wtedy. Tu? Nie. Też nie. Któryś tutaj gadał wtedy o tym właśnie 3.45, czy jakś tak, coś takiego. Doesn't react. Też nie. Też nie. Też nie, też nie, też nie. Też nie. Dobra, na dole jest wejście. Nie pamiętam dokładnie, który to był. Się pogubiłem, kurde. Wejście było chyba tu. Tak? Tak, tu było. Jebany labirynt. Dobra. Full atak na maksa. 507. O kurwa, dobra, i to jest fajne. Nadal jest to strong for you. Ale wiecie co? Ja muszę zobaczyć, czy tam jeszcze było coś innego do wzięcia. Bo nie jestem pewien. Na pewno wyjdziemy z jakimś fantem tutaj. Na pewno wyjdziemy z jakimś fantem tutaj. Zrobimy tu szybkie kółeczko. Tego koleżki. A ty, dziadu! No chodź. Chodź, chodź, kiciuś. Pa, ja cię zrobię w ten sposób. Pyk. Jagetsu amulet. Amulet Jagetsu. Ja sobie to znów zapiszę, bo jestem cheater. Może i tak, może i nie. Nawet sobie nadpiszę, to jest najlepsze. I break the glass. Break the glass. Nie to. To daje Getsu amulet. Okej. Okay. Wschodnio stylizowany amulet. Mówi się, że należał do bóstwa wędrownych wojowników, Jagetsu. Amulet boostuje pewność siebie
własne moce oraz większe szanse na krytyka. No sprawdźmy. Już teraz wiem, jak tam dojść. No zobaczymy, czy te 500 parę, no to... Ciężko będzie pobić, nie? Co to było? Chyba kurde nie. Zgubiłem się. Kurde, to jest dziwne. Nie wiem, gdzie ja jestem. Nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Pogubiłem się. To nie tylko w życiu, ale i w Fierenhanger. Tu jest Pocket Cat. Tak. Choćbym chciał, to nie przejdę. Gdzie jest to cholerstwo? Tu jest to. Tyle się pogubiłem. Zrobiłem kółko. To jest dziwne. Nie no, chyba w lewo. Tędy szliśmy wtedy. Czemu tu musi być kurwa labirynt? Czemu? O, to było tu. Tu wyżej. I tu. Of course. Nie jest to dobre. Nie jest to dobre. To ciągle dla ciebie za silne. Wracamy. I to było... jakiś czaczak? Dobra, bierzemy czaczaka. Equip. A czaczak to jest co? To nie jest czaczak. Gdzie jest czaczak? Tu jest czaczak. A to Magic Attack daje. Jakbyś mi namagasz i to może, może. Nie no, ten miecz mnie kręci, kurwa. Ja jestem warriorem. Nie no, żartuję, zawsze gram rangedami, ale... Ale tym razem będę warriorem. Ale to dziwne, że nie dajemy rady tutaj sobie to wyłączyć, nie? Dobra, wiesz, ten jest Sword. Wiesz tego Sworda. Ekwipuj tego Sworda. O kurwa, to teraz pierdolnięcie będziemy mieć. Jak z FMS-em plus 9, po to dokumatych. Dobra, oni na nas nie reagują. No, musimy znaleźć składniki do tej zagadki. Bez odpowiedzi, bez odpowiedzi. Where are you? Nie, nie i nie. Nene. Dobra, tu z tymi gadaliśmy dziadami już. Ten nie reaguje. Ten też nie reaguje. Ten też nie reaguje. Po prawej stronie chyba którzyś reagowali, prawda? Co to jest? Dzieciaki, ej. Nie reaguje, nie reaguje. Nothing left here. Dobra, tu już jakiś jest dziad. O, na przykład to broń. Czemu nie chcesz jej wziąć? Czemu ty nie chcesz tego wziąć? Godzina prawdy. Brzmi tajemniczo. No właśnie, tutaj ci mówiliście. Między pierwszą a drugą. Nie działa F12, nie działa F12. Nie wiem, czemu nie robi screenów. Ok. Narzędzie wycinania. To jest najlepszy program w Windowsie, kurwa, jaki mogli zrobić. Naprawdę. Narzędzie wycinania to jest coś pięknego. Dobra, między jedną a drugą. Pierwszą a drugą. Drugie gdzieś też tu były. Tu była zbita szybka. No nie tu. Doesn't react. Podać na bambuski. Tam na dole chyba coś jest. Nie wiem, czy tam nawet byliśmy.
Interactive. Okej. Okay. Też nic. 35 minut. Właśnie, to było tu. To było tu. Narzędzie wycinanie. Dziękuję. Pięć. Okej. Okay. Jesteś pewny, że nie jest to 10 minut? Trzydzieści pięć następnej godziny, czyli brakuje jeszcze nam czegoś tutaj. To jest doesn't react. Doesn't react, doesn't react. I też nie reaguje, i też nie reaguje. No nie wiem. Więc tak, między pierwszą a drugą godzina. No nie, no to mi najbardziej pasuje, że 12 między pierwszą, a, czy 12 a pierwszą i między pierwszą a drugą. 35, tak? Kurde. Jakie to dziwne sterowanie. 35. Dwadzieścia pięć minut do następnej godziny. Jesteś pewny, że nie 10 następnej? No właśnie. Kurde, nie wiem. Nie wiem. Będę szukać dalej wskazówek, o ile tutaj są jeszcze jakieś wskazówki. Happens. No właśnie, godzina prawdy. Chyba, że to jednak naprawdę było między pierwszą a drugą, w sensie w takim stylu. Czegoś inaczej się to zachowuje? To jest max. Ale się nie da. Tutaj miało być 35. Kurwa, jak ja jakąś lamę tutaj teraz robię. I okaże się, że się Shiro kurwa na zegarku nie zna. Ale by były jaja. Tam jeszcze było 25. Mówię w dyszka. Próbuję to robić brute force'em, nie powiem, że nie. Dobra, 25. To jest tu. Dwadzieścia pięć następnej godziny. Dobra, moi drodzy, ja wrócę do was, jak to chyba ogarnę. Bo nie wiem, czy to jest sens, żeby cofnę teraz. Nie, no jeszcze sobie polatam, popatrzę. I wrócę po prostu potem do tego save'a i od razu przyjdziemy tutaj do zegara. Więc zaraz wracam. Mam nadzieję przynajmniej. I obczajmy to. Dobra, moi drodzy, ja już chyba wiem, co tutaj trzeba zrobić. Zaraz wam dokładnie powiem. To będzie zagadka. Zagadka z muzeum. Jakby nie patrzeć, więc tak. Czas między pierwszą a drugą. 35 minut do następnej godziny. I ja się pojebałem tutaj.
Ale zauważcie, że... No właśnie, te patyczki cały czas wskazywały na te prostokąciki, które były tutaj. I to o to chodziło. Tam była siarka, czy siarka, były dwa trójkąty wpisane. My wszystkich NPC-ów oczywiście znaleźliśmy, więc... Więc to już mieliśmy zrobione, tylko trzeba było zrozumieć zagadkę. Na czym polega zagadka? I oznaczenia. Bo ja przyjąłem cały czas, że te dwie wskazówki, które się ruszały równorzędnie, one były po to, aby zaznaczyć, że to jest pierwsza, druga godzina, nie? A to było pomiędzy pierwszą a drugą. Jest różnica, no ale udało się, jesteśmy dalej. Zobaczymy, co znajdziemy tutaj. Rotten meat kolejny dla kozła będzie spoko. A z głodem w sumie stoimy na razie w porządku. Możemy zapalić kozła, żeby się wszystko zapalać. Nie wiem, czemu tego nie robiłem wcześniej. Myślę, że tam mind, jakby nie patrzeć, podnosi to chyba całemu teamowi. Chodzimy na dół. Na razie nie zapisuję, przynajmniej jeszcze nie teraz. Właśnie, mamy informację, że na dole nie czeka na ciebie nic poza ogarniającą cię ciemnością. A przypominacie sobie pewną sytuację z jedynki, która była w bardzo podobnej sytuacji? No ja sobie przypominam. I tam czekała nas walka z bossem. Oj. Bunkier tłumi wszystkie dźwięki z zewnątrz. Czy mamy w ogóle jakiegoś naszego następnego przeciwnika znaczonego? Nie mamy. Ale są tory. Idziemy na północ na razie. Zobaczymy, co prowadzi nas na górze. Co to jest? To co za drzwi? Zaczyna być ciekawie. Mamy jakieś przejście. Na razie jest cisza, spokój. Restoration jakiś. Jakaś kartka? Nie. Tutaj nic nie ma. Tutaj przejścia też nie widzę. Bez problemu wejść w interakcję z drzwiami. Solidne drzwi skarbca stoją przed... Czy skarbca? No skarbca, waluto skarbiec. Stoją przed tobą niewzruszone. No, włączyłeś monitor. Otwórz skarbiec. Sprawdź połączenie. Dziękujemy. Westel ELC. Wyłączone. Istel ELC. Wyłączone. East 2 PLC. Włączone. Connection status fail. Dobra, nie da się otworzyć tego vaulta niestety. Idziemy w takim razie na południe. Zobaczymy. A, na południe nie ma nic. Okej, okay, czyli tak. Tego co widzę, musimy w jakiś sposób otworzyć te wrota. Tylko tam były chyba dwa razy east, tak? Czyli wschodnie. Rozumiem, że to może być w mauzoleum. To było raz east, raz west. To jest dobre pytanie. Sprawdźmy jeszcze raz. Jedno west. Czyli na zachód jedno i na iście są dwa. To by się zgadzało w sumie. I na iście jedno jest włączone. Na pewno nic nie ma, okej. Okay. No to widzę, że tutaj w muzeum my dopiero sobie wrócimy za jakiś czas. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ciekawe. I zagadka tak naprawdę jest zrobiona, ale nic nam to nie dało. I tak nie wyjdziemy do skarbca. To jest bardzo ciekawe, bo jakby nie patrzeć to połączenie, zobaczcie, że szło od północy do południa. Czyli możliwe, że gdzieś jeszcze jest wejście. Znów ruszył.
On znów ruszył. Dobra, znajdźmy wyjście. Wyjście było gdzieś chyba tutaj. Teraz na prawo chyba, tak? Nie. Pogubiłem się chyba. O, i tutaj był ten koleś właśnie z tym sulfurem. I to jest w ogóle trzecia osoba właśnie zamaskowana, którą mogliśmy tutaj odwiedzić i z nią porozmawiać. Jak ja tego nie obczaiłem, nie mam pojęcia. Znaczy obczaiłem, ale dopiero po jakim czasie, nie? Gdzie jest to przejście? Cholercie, nie strasz mnie. Nie strachać mnie. Nie strachać mnie. Kurde. Gdzie jest wyjście? To jest posąg, to nie tu. Wyjść będzie ciężko. Naprawdę ciężko w tym labiryncie ogarnąć, no. Ciężko, ciężko. Labirynt nie jest wcale taki prosty. Dobra, tu jest... Tu był kolejny NPC, to jest właśnie ten Sun Priest. Tak w ogóle, jakby ktoś szukał. O, tu jest wyjście. Potem poznałem. Już tyle krążyłem tutaj, że naprawdę poznałem. Dobra, zapiszmy grę, bo tutaj już mamy dosyć mocno pojechaną sytuację. Dosyć mocno pojechana sytuacja. Dobra. Tylko tak, też muszę pamiętać, żeby zaekwipować nową broń. Nową świetną broń. Nothing left here, okej. Dobra, no to idziemy na południe. O nie, tam jest typ. Widziałem cię. Mushroom stew. Lawenda. Nic, green herby. Doris, spróbowałbym z nim nawet zawalczyć, żeby zobaczyć, jak ten nasz nowy miecz się sprawuje. Liczę na to, że nie wyskoczy tutaj nic z tych kurwa pinów. To by było coś złego. Aha, tu jest przejście w ten sposób. Dobra, i my tak naprawdę dołem wychodzimy stąd. Tu byliśmy. Marchewka. No boję się, że zaraz tutaj coś wyskoczy. W ogóle zrobiliśmy kółko. Mam jakiś zaułek. Teraz jest godzina. 35 po drugiej. Są szylingi i browar. Dobra, czyli tak, zrobiliśmy kółeczko. Mamy kółeczko, jak to wygląda dalej? W muzeum byliśmy, jeszcze pańskie lesy nie byliśmy. Zapiszę sobie znów. I teraz bardziej zwiedzamy dookoła tak naprawdę. Wszystko. Tak naprawdę cały czas szukamy graczy. To jest w tej chwili nasz priorytet. I wiecie co? Spróbuję jeszcze raz. Dobra, step away, tak, tak, tak. Zobaczymy, jak go zabijemy. Możemy dotknąć drzwi wtedy. Ogólnie to jest łatwy przeciwnik, mimo transformacji. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest łatwy przeciwnik, bo jakby nie patrzeć, no... 35 tylko? Aha! No to kurwa łatwy przeciwnik. No to łatwy przeciwnik, od chuja. Wcześniej sobie tylko sobał, a teraz co? Teraz napierdala jak głupi. Miałeś sobie łepować trochę. Jeszcze raz i pewnie go zabijemy. No, czyli widać, że on nie jest wcale taki prosty. On nie jest wcale taki prosty. Dobra, dotknijmy teraz drzwi.
nic się nie stało. Okej. Dobrze wiedzieć. Mamy pokazane, że w sumie się nic nie stało. Nic się nie stało. Ale jak widać jednak ta transformacja, no troszeczkę nas będzie kosztować w walce. Chociaż wiadomo, ja też trochę tu cheatuję i pewnie i tak nie otrzymamy żadnych DPS-ów. To było wyjście, to dolne, okej. Okay. Widzę, że tutaj chyba... No byłem tu. Właśnie, ale ja teraz sobie mogę zrobić skrót chyba, nie? No właśnie, mogę. Mogę. Mamy skrócik zrobiony. Już nie przejdę. Dobra. I udało się przejść. Shiftem maszuję jak porąbany. Mam nadzieję, że mi te skrawisze trwałe nie wylecą. To było już gorzej. Dobra, tutaj pokonaliśmy tego przyjaciela. The Hollow Tower na razie jest dla nas nieosiągalne. Tylko czemu tutaj nie było przejścia? No ale to i tak byliśmy już tak naprawdę w tym Shopping Districcie, więc muszę wrócić. Muszę wrócić. Tylko jak? Najlepiej byłoby zrobić to w ten sposób. Tylko nie pomyślałem. Najlepiej byłoby to zrobić w sposób teleportacji po prostu. Dokładnie mówiąc w ten sposób. Przejdziemy tu. I przechodzimy tędy. I tu mamy teleport, prawda? Prawda. Dobra, PRL Bob. Ktonsens siada. Naprawdę nie sądzę, żeby na razie Ktonsens był nam potrzebny. Poza w sumie też nie. Możemy sobie na razie polatać bez nich. Tak mi się wydaje, no bo to jest taki save point dla nich. Takie mam wrażenie przynajmniej. Możemy sobie to rozświetlać trochę. Mamy chyba 100 sanity, nie? Tak, 100. Wejdę i wejdę, to nam tutaj Levi odejdzie. Tak. Levi nam odejdzie, no i w sumie zaoszczędzimy sporo na jedzonku. Więc ja jestem za. Na razie myślę, że nasza koleżanka może sobie sama polatać. I podwiedzamy. No i wiecie, też jakby nie patrzeć, ciągnący się ogon to nie jest coś dobrego dla nas w tej chwili. Więc tak, jesteśmy teraz w Shopping Districcie. Przeszliśmy w sumie przez to przejście po prawej stronie, tak? Tu było coś zablokowane. W ogóle mamy Seversy. Tak, to było tu w ogóle. Nie tu. Dziękuję. Możemy sobie HP podleczyć trochę. No mamy 86, no sobie można by było. Tak, tu samochodami po prostu było zawalone. Tu było zawalone, no właśnie, tu jest ten koleżka. Tu był ten koleżka. Myślę, że spróbujemy przejść przez Shopping District do Business District. I może przejdziemy na Paneńskie Lesy. Zwiedzamy, chodź koleżka. Jak tam to nasze wszystko? Ja w ogóle mogę sobie jakoś bardziej ekwipunek tu ogarnąć. Death Mask, nie. Beetle Stone, to by się przydało. Leechmonger Ring również. Life Force, to jest od leczenia, to jest od Sanity i to jest też od leczenia. To nie za bardzo. No chodź, kolega. Opa, wymijamy cię. I faktycznie gdzieś tutaj było wejście do... bo tu było w ten sposób zawalone.
Bo nie wiedziałem w ten sposób, kurde. Mamy niby teleport jeszcze, nie? To tak, teleport teleportem. Teleport teleportem. To jest na koło świątyni. No to tylko kościół Mara nam dostaje. I wyjście tak naprawdę od strony wioski. Nic innego nie widzę tutaj. Dobra, jesteśmy koło train station. W ogóle mamy tutaj jakiś X. No właśnie, ej, bo w sumie... Dokładnie, jakby nie patrzeć... Tutaj było przecież train station. Też i w tym muzeum. Prawda? No właśnie, było. Od razu sobie uleczmy wszystko. Dobra. Run. Nie. To jest słabe. Że nie możemy uciekać, to jest naprawdę słabe. Więc tak, wracamy się na train station. Tak, tak. W ogóle tu jest train station. Czy ja mogę zeskoczyć? Nie mogę zeskoczyć. Szkoda. Uda. Zastanawiam się, czy przypadkiem ten kościół Almera nie byłby lepszy, żeby przejść, bo my się musimy dostać na train station. Wracanie tak naprawdę do głównego huba przeładunkowego nam nic nie da, chyba że jakimś cudem byłoby, czy byłby ktoś jeszcze w pociągu. Tylko czy my kogoś w pociągu znajdziemy? To jest też pytanie za milion punktów. Nie jestem pewien. Na razie myślę, że pójdziemy po prostu do kościoła. A być może też się coś tutaj zmieniło. Być może też się coś tutaj zmieniło. Ale raczej nie. Przejście jak było, tak było. W ogóle ten koleżka tutaj właśnie zabił tego Bobiego tutaj. Wtedy. To ten boss, co z nim walczyliśmy. To było tutaj właśnie. Ja nie połączyłem faktów. Ale w ogóle tutaj jest jakiś... A nie, to jest latarnia, okej. To nie było tematu. Kurde. Mi się go w jakiś sposób zagiąć. Ale niestety dostajemy w pierdol. No spróbuję jeszcze raz. Udało się. Dobra. W sumie nawet nie jestem zły. Wolę, żeby było tak, jak nie jeżeliś inaczej. Bo jakby nie patrzeć, dzięki temu pozbyliśmy się jednego dziada. Więc nawet jestem skłonny pożegnać z tym jednym HP. W ogóle tutaj też mieliśmy przejście. Train station był po prawej stronie bardziej. Ej, tylko właśnie, bo ciekawe jest to... Nie wiem, czy sobie mam zapisać tą grę, czy nie. Zapiszmy sobie tą grę. Z tego co widzę, w takim razie... wcale nie głupim pomysłem byłoby powybijanie tych bobich, w szczególności, że mamy perswazję, nie? Próbujmy. Dobra. No właśnie, i on cię teraz kłopocze. No i mamy tak naprawdę one hit, one kill.
Moldy bread. Fitujmy go. No i spoko. Tu się robi powoli pustka. No, tylko czy ja znajdę train station? To jest pytanie. Za milion punktów. Chyba znaleźliśmy tak naprawdę sposób na bobich. To jest sposób na bobich. A ja wiem, gdzie był ten train station, okej. Okay. Wiem. Dobra, no tak, the continuation. Dobra. I walimy go w łeb. I pyk. Powiedzcie mi, czy to nie jest piękne? Okej. Okay. I się już nie ruszają. Trzech bobich się pozbyliśmy zarąbiście. Nie walcz z policjantami, mówili. A ja walczyłem i w sumie ich pokonałem. Mam sposób na bobich. Świetnie. Teraz się ich przynajmniej tak nie boję. Czy ja sobie główki nie obciąłem? Ej, czy ja tobie głowy nie uciąłem? Nie chciałem nekromancji użyć, ale okej. Okay. No właśnie, nie uciąłem mu głowy. Zawsze takie się to pełni, nie? No i teraz nie ma tych dziadów i od razu się przyjemnie tutaj chodzi. Zobaczcie, że teraz jedną osobą w sumie sobie latamy, jest przyjemnie. Nikt dupy nie zawraca. Kurde, czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Swobodne zwiedzanie miasta. Podoba mi się to. Podoba mi się to. Tu też był chyba jeden bobin, prawda? Tak mi się wydaje. Skoro go wycięliśmy. To był hotel. W hotelu chyba wszystko ogarnęliśmy, czy nie? Chyba tak. Chyba w hotelu wszystko ogarnęliśmy. Tak, bo tutaj schody były kolapsyd. 14:35. Też było pozamykane wszystko. Tylko tak, z tego co pamiętam. Z tego co pamiętam, tutaj nas ktoś czekał. Nie? Tylko bobin. Na szczęście no mamy już teraz na nich sposób, nie? Kurwa, nie to chciałem. Nie to chciałem. No to klikanie to jest naprawdę czasem... Czasem jest przerąbane. Dobra. No i pięknie. Nie wiem, że możemy ich przeszukać, to jeszcze możemy ich skopać. Coś pięknego. Co? Ej, co jest? Coś mi się pojebało z deczka. No jeszcze zmisowane. Jezu. No dużo, dużo DPS wpadnie. Właśnie. No ale dobra. Jak mi się go uda teraz zbitować. Nawet się nie zapłaczę. Mamy dużo tych elementów leczących, więc spoko. Niech to będzie rekompensata za to. No i git. Książeczki. Zapiszmy sobie tą gierkę. Nawet ją piszę, bo to w sumie nie przeszkadza. No i tam jest ten pojeb. Ty sobie odpuścisz? Kurwa, nie odpuszczasz sobie, co?
No nie, on tu idzie. On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, 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 idzie. A ty pojebie. Nie możesz tu zejść, cwaniaczku. Nie wiem, jego to chyba najlepiej byłoby zastrzelić, nie? Chodź tu bobin, kolejny. Nawet ja ich będę tu chciał całych wytłuc, no. Gdzie sposób na policjanta. Kurwa mać! No i dupa. Dobra, jedną mogę przeklikać, spoko. Ale tu już ostrożnie. Jest 27, pięknie. I teraz do bit leci. Dopiero potem go w sumie przeszukamy. Blue Vial. A tutaj? Co tu się działo? Tanaka. Ooo! Uuu, 20 shillingów, lucky coin, gentleman head i broken eye glasses. Nekromancji raczej użyć nie mogę, nie? No dobra. Odetnijmy mu główkę. Póki się jeszcze da. No i gitara. Dajemy books. Clearujemy miasto. Jest nas coraz mniej. A raczej ich jest coraz mniej. Rozumiem, że tu się pojawi ten jebany... Tak mi się wydaje, że się tutaj znów, kurde, pojawi ten pseudo... mag. Byłem tu? Ja się brałem do szkoły? Na pewno byliśmy. Bo tutaj ćpunkę braliśmy ogólnie. Tylko tu było zamknięte. Musimy użyć teraz lockpicka. Meat pie. Magazyn karnister, świetnie. Tu pewnie jakiś lucky coin. Jest tutaj coś pod szafką. Znajdujesz lucky coina. Marcheweczkę, kurde, najfajne. Pressure plate. Saw blade. Płytki naciskowe. No, duct tape, świetnie. Gunpowder. No, dosyć sporo żarówka wpadło. No i fajno. No i fajno. Jestem skąd nawet tutaj zapisać. Fajnie. Ale tu się robi cicho już. Books. Of alignment. Naprawdę... Ja wiem, że spamuję tymi save'ami, aczkolwiek tutaj, w tej grze, to jest nieuniknione. To jest nieuniknione. Dobra, czyli Tanaka też już jest, bo... No, Kaszku, już gadaliśmy, nie? Tak. W tym koleżku już gadaliśmy tutaj. Wiecie, sprawdzam przy okazji, czy tutaj nic nie zostawiłem. No i właśnie, tutaj jest do Panenskie Lesy. Czyli tak, tu po lewej... Wiem! Tu po lewej stronie jest wejście do bunkra. W Bohema National Museum również jest wejście do bunkra. I w Train Station po lewej też jest wejście do bunkra. Czyli tam na wschód, na zachód był jeden i był nieaktywny, tak? Dwa na wschodzie, z czego jeden był aktywny. Kurde. Znaczy, mogę użyć nekromancji, żeby ich zaraz pić, czy nie? Patrzyłem to. Nie, stall is too corrupted. Ale być może, mając teraz te umiejętności, możemy zrobić coś w tym bunkrze. W sumie nie patrzyliśmy. Później tu z tą koleżanką przyszliśmy i w sumie tylko tyle. Dobra, nie ma tutaj zasilania. I zasilanie chyba było największym problemem tutaj. Pytanie, jak odpalić zasilanie? Nie ma tutaj zasilania. Tu też nie ma zasilania.
Właśnie, ale skoro nie ma nigdzie zasilania, to jak to zrespić? Zrespić, jak użyć i odpalić zasilanie? To jest dobre pytanie. Jak odpalić zasilanie? Nawet mi się zrymowało. Nie mam pomysłu troszeczkę. Bo nigdzie chyba nie widzieliśmy żadnego reaktora. Rozumiem, że bez zasilania to nic nie wyjdzie. Jest tutaj winda. Wydaje się, że nie zostanie wezwana, dopóki nie będzie elektryczności. Tutaj tego nie widziałem. Tak jakbym ominął troszeczkę. Wydaje mi się, że ominąłem sporo tutaj. Skrzynia. Byłem sporo. Kurwa, naprawdę, jaka lipa. Kolejny panel. Możemy sforsować drzwi, ale to też nam nic nie da. Jesteśmy głodni, więc też dupa. Bez sensu. To bez sensu. Potrzebujemy panela elektrycznego. Panela elektrycznego. Elektryczności po prostu. Lucky coin kolejny. Puste, puste. Ale tu mnie nie było, cholercia. Szylingi, dwa szylingi, pusto. Blokowane, zablokowane i zablokowane. No i co, kolejne drzwi są? Odblokowałeś drzwi. Jak włączyć elektryczność? Nie mówcie. Jest! Jest tutaj emergency zapasowy generator. Taki, wiecie, do stanów wyjątkowych. Wygląda na to, że był używany od niedawna, a teraz skończyła się benzyna. Czy chcesz dołożyć gazolin do tanka, do zbiornika? Że tak. I jest prąd, moi drodzy. Ale to by było na tyle. Zostawiam was tutaj. Ja oczywiście jeszcze sobie jeden odcinek nagram. Bo naprawdę zarąbiście mi się teraz gra. Więc no to na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jak filmu gra oddasz się. Widzimy się oczywiście na następnych odcinkach. Speedrun Hunger 2, Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.